wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc z tych dwóch propozycji trzeba wybrać najmniej złą. Ale co to znaczy? Oni przyjmują są bezalternatywność tego sporu, wybierając mniejsze zło, dokonują wyboru negatywnego. Kto mniej nakradnie, albo kto bardziej zaszkodzi temu, kogo nie lubię, jeszcze bardziej. I dostajemy taką klasę polityczną, która jest oparta na negatywnych emocjach, ale tak naprawdę, jeżeli wybór wyborcy jest oparty na negatywnych przesłankach, to później trudno rozliczyć partię, która wygrała, z czegokolwiek innego niż tego, że za mało dowaliła tej drugiej, która przegrała. Programy? Mamy emocje. W wyborach mamy emocje. Nawet uchodzi bezkarnie nierealizowanie kluczowych, podstawowych punktów programu. W obu przypadkach tak uchodzi na sucho. Mamy jeszcze ten dół, to znaczy 50% ludzi nie głosuje. To jest ciekawy fenomen w Polsce. Jest to wielki niebo. Co on mówi tym, że nic nie mówi? Jego podejrzewają, że to jest populistyczny, nie akceptujący w ogóle państwa polskiego wyborca. Te intuicje były potwierdzane niby przez to, że ta, że lepery stamtąd wyszły, co nie było kompletnie prawdą. To jest bardzo ciekawa grupa, bo ona przez bojkot wyborów otrzymuje potwierdzenie tego, że zrobiła dobrze. W związku z tym to jest zaklęte koło. Oni nie głosują, potem patrzą, że wybierany jest następny ktoś z obozów, znowu zaczynają się afery, no i ten elektorat siedzi przed tym tylko no miałem rację. Kogo bym nie wybrał, a już niektórzy wybierali tych, tamtych, wszyscy kradną. Dają się podsłuchać, coś tam robią i tak dalej. No to po co iść? Mają potwierdzenie, że tak super jest. Niektóre partie tam się wybierały, no bo z tych 50%, co nie głosują, tak z 10% wziąć, to można w kraju rządzić. Ale te wycieczki się nikomu jeszcze nie udały. Wszyscy myśleli, że są populiści, więc można je kupić za kartofle i kiełbasę. Nie działało. Tak jak powiedziałem, to jest elektorat, który czasami się daje mobilizować. Na przykład Warszawy. 15% ludzi poszło więcej niż normalnie chodzi. Nie było żadnego boomu demograficznego i tak dalej. Coś tam się zadziało u nich, że oni poszli. Teraz jak będą wybory, następne wybory plebiscytowe. Oczywiście partia traktuje wybory do samorządu i teraz te do Parlamentu Europejskiego jako wskaźnik badania marketingowego. Trzeba uzyskać trend, albo pospalić przeciwnika trendu, żeby do październikowych prawdziwych dojechać. Tak? W związku z tym teraz może pójść, ponieważ wojna polska-polska się zaostrza, może pójść trochę więcej. No pójdzie ze 25% do wyborów, do parlamentu. Zresztą po specyficznej strukturze, która będzie preferowała raczej totalną opozycję. Czyli mamy ten... To jest takie potwierdzenie tego mema, tak? Mój głos się nie liczy, powiedział 15 milionów ludzi. To jest super kapitał, to jest kamień węgielny wojny polsko-polskiej, że ci ludzie tam nie chodzą. Bo wtedy zostają, co nam zostaje? No, plemiona, które nawzajem się znoszą, no i ten męczony elektorat chwiejny. Zaraz zobaczymy zresztą, jak to wygląda. Bo teraz popatrzcie, jak działa ta piramida uwodzenia. Czyli jak władza się reprodukuje. Bez względu na to, czy to będzie sprawić zawarczalizacja, czyli jaki jest realny system polityczny w Polsce. Na górze mamy naczelnika partii. On produkuje program i rozdaje bilety na bal zwycięzców. Czyli co robi? Ustala kolejność na listach. Tak naprawdę to wtedy się odbywają wybory. Wybory tylko polegają na tym wśród Polaków, która lista wygra. No i tutaj jest losowanie, tak? To nie wiadomo. Prawdziwe wybory odbywają się w gabinetach. Wszyscy ważą jedynki, tam i trójki. Słyszycie Państwo, tam właściwie w połowie kadencji poseł zajmuje się tylko tym, gdzie jego naczelnik tam stanie. No, w związku z tym władza jest olbrzymia takiego. Jeszcze jak powiedziałem, w systemie przedstawicielskim
taki ktoś jest szybko naczelnikiem państwa. Zwłaszcza, że nie działają inne mechanizmy, które podziału władzy, instytucjonalnych hamulców, żeby tak nie było. Ustawy przeprowadza się w jedną noc. Ten system spowiela, ten układ z parlamentem i prezydentem jest też nieciekawy, bo albo prezydent jest z tego samego obozu i w każdej sytuacji jest notariuszem, nie tylko tutaj, Komorowski też taki sam był. Albo jest z przeciwnego obozu i mamy kompletny klincz. To jest słaby system, jeśli chodzi o te rzeczy, dlatego że on działa tylko wtedy, kiedy jest monopolem. Kiedy prezydent jest z innego obozu, a Sejm jest z innego obozu, to mieliśmy takie coś w przypadku prezydentury Lecha Kaczyńskiego, ale też i Kwaśniewskiego przez pewien okres. Słabo to wyglądało. Uwodzący idą do roboty i wdrażają swój program partii. Tak naprawdę przekazując go jako nowinę tym, którzy i tak są twardym elektoratem, bo oni później ten program roznoszą. Czyli uwiedzone plemiona są wzmożone politycznie, szczególnie w okresie wyborów i kampanii. No i idą w miasto, mówiąc o tym, co tam będzie fajnego, jak poszczególny z obozów dostanie władzę. Uwodzeni, czyli ten chwiejny elektorat, namagnesowany tym, że nie ma żadnej alternatywy, zaciska zęby i wybiera mniejsze zło, czyli kogoś z PEN. Jeśli się zrównoważą głosy plemion, a w tych wyborach się zrównoważą, to bardzo malutkie procenciki zawahania elektoratu wahającego, czyli uwodzonych, decydują o tym, kto dostanie 100% władzy. Jeżeli mamy dwupodział, mamy zero-jedynkowy system. PiS-owi wystarczyło 34% głosów przy tej ordynacji, żeby mieć 100% władzy. Tak samo było zresztą z PO i PSL. Co się dzieje? Jak Państwo zobaczycie tutaj, my jesteśmy w takim momencie nieciekawym w Polsce. To stoi. To się tylko może poruszyć. Co my teraz mamy w tej chwili w Polsce? Mamy bardzo niebezpieczny moment, ale jak to z każdym niebezpiecznym momentem, za niebezpieczeństwem czają się szanse. Teraz powiem, jakie szanse. Jeżeli w tej chwili będziemy mieli taką sytuację, że, a tak moim zdaniem będzie, projekt pana Biedronia pociągnie Koalicję Obywatelską w lewo, a tak będą musieli zrobić. Jeśli projekt liberalno-brunatnej prawicy pociągnie w prawo PiS, to zacznie się wojna na fundamentalizm, a po środku będzie pustka. Co to oznacza? Jeżeli plemiona się zrównoważą, to wystarczy 15 posłów, będą niepomijalnym koalicjantem. Możemy się w poniedziałek po wyborach obudzić w Polsce tak samo czerwonej i tak samo brunatnej. Jeżeli wygrają ekstremizmy jako trzecia siła, bo ktoś, a obie partie naprawdę zobaczyli takie cuda koalicyjne, będą chciały takiego koalicjanta mieć, żeby mieć władzę. Bo potem różnymi technikami, jak się już ma tego premiera, no ciężko go odwołać, poza tym można później nie tyle z przystawki zjeść, co poszczególnych członków wyciągać i zrobić taki kałużyzm, tak? Dawać to, tamtemu, to oni będą przychodzić z tego. Co to oznacza? Że władza w Polsce leży na ulicy i może ją podnieść któryś z ekstremistów, lewicowy albo prawicowy. Jesteśmy ugotowani w tym. Ten trójkąt, jak sobie go tak przymierzyłem, zobaczyłem, że te wahania środkowej części niewielkie wystarczą na to, żeby Polska poszła albo w dyskusję na temat trzeciej genderowej toalety na dworcach, albo o tym, czy Jezus Chrystus zbawił Polaków od samego początku do końca świata. Czyli o rzeczach, o których państwo nie powinno rozmawiać, bo państwo to jest raczej struktura organizacyjna, która ma zapewnić jak najlepsze realizowanie wolności obywatelskich. Jeżeli tak będzie, to mi nie jest wszystko jedno, kto tą władzę podniesie. Bo jak się zrównoważą dwa
emocjonalne, przeciwne plemiona, o bardzo małych kompetencjach państwowotwórczych. To jest pierwsza szansa od 1989 roku, że może przyjść trzecia siła, która będzie dysponowała rozsądkiem i pragmatyzmem, czyli głównymi cechami, którymi się trzeba zajmować w przypadku organizacji tak skomplikowanej struktury, jaką jest państwo. Mniej więcej w ten sposób, że w przypadku PO było to trzymanie za rękę i takie uspokajanie pacjenta, że będzie dobrze, a w przypadku PiS-u jest to duża dawka antybiotyków, która jest zbyt duża, aby pacjenta wyleczyć. Ona jest szkodliwa w sumie. Używa pan takiego porównania. Czy ten trzeci sort, o którym pan mówi, tutaj zalicza pan samorządowców, czyli między innymi nas, bo tutaj na sali jest paru radnych, średni stan, czyli tą klasę średnią i organizacje pozarządowe. Czy rzeczywiście wierzy pan w to, że te dotychczas bierne, jak pan sam przyznaje, grupy są w stanie uaktywnić się, mając właśnie pana receptę w głowie? To znaczy, ja wiem, że to nie jest łatwe, dlatego że sam 30 lat broniłem się przed wejściem w politykę. Sam spotkałem na przykład pana profesora Gwiazdowskiego, który też 30 lat, od kiedy przy okrągłym stole się tam pozmieniała władza, do polityki się nie garnął. Ja jestem z takiego pokolenia, które działając w podziemiu nie miało żadnych ambicji politycznych. Trzeba było być wariatem, myśląc, że my wygramy. Myśmy to robili z powodów etycznych, to znaczy takiego imperatywu, że właściwie trzeba się opierać. Więc polityka polega na wyznaczaniu sobie celów i ich osiągania. No, nie może być celem za komuny z ulotką, zwyciężenie z czołgiem. Więc myśmy, jak nastała prawdziwa polityka, się wycofali, uważając, że ktoś inny się powinien zająć. Mówiliśmy raczej od tego, żeby pootwierać te wszystkie możliwości. No i teraz wiele osób tak samo ma. Znaczy nie musiało działać w podziemiu, ale zwłaszcza przy tym okropnym chuligańskim sporze, no nie chcę tam wejść. Natomiast ja obserwuję pokoleniową historię taką, że wielu ludzi uważa już, że doszliśmy do granic szaleństwa, jeśli chodzi o poziom wojny polsko-polskiej. No to, co pan wspomniał, ja może przeciągnę troszkę tę metaforę. Chciałem pokazać, czym się różnią te oba plemiona na przykładzie tego, że Polska jest pacjentem. No i PO-wcy mówili, że histeryzujemy z tą ruiną, to są wszystko bóle wzrostowe, tak ma być. Przyszedł PiS, moim zdaniem ładuje bardzo końskie dawki takich mało selektywnych, punktowych antybiotyków. No i wtedy ten stan pacjenta się poprawia, ale z drugiej strony są, jak sami Państwo wiecie, przy antybiotykach skutki uboczne. Leczymy się z zapalenia płuc, ale siądzie nam wątroba. Poza tym, jak jesteśmy cały czas na antybiotykach, to się od nich uzależniamy. Po trzecie, ponieważ ja uważam, że wiele osób z PiS-u uznaje stan Polski za o wiele bardziej fatalny niż on jest, bardzo łatwo pomyśleć, że jedynym zdrowym elementem w organizmie chorego jest antybiotyk, czyli partia, która ma go wyleczyć. Ja uważam, że jest odwrotnie. Polacy mają dużo żywiołowości w swoich genach. Ten klientelizm, który był przekleństwem i jest przekleństwem III RP, szczególnie wyhodowany za Platformę Obywatelskiej, jest dużym wyzwaniem dla Polaków, bo on ich zagania w uzależnienie od systemu niepisanego, układów, podwieszeń itd. Polacy nie mają dużej ochoty, żeby stamtąd wychodzić, ponieważ budowanie tych ścieżek dojścia kosztowało każdego z Państwa, a zwłaszcza tych ludzi, którzy chcieli coś więcej niż średni poziom przeżywalności, byli aktywni, założyli jakieś przedsiębiorstwo. Wiedzieliście i wiecie, ile to wymagało Zachodu, żeby się podwiesić, załatwić, dojść. Teraz każdy rewolucyjny ruch, na tym przegrał pierwszy PiS, który niszczy cały ten układ, powoduje strach u średniego elektoratu, nie plemiennego, obawę, że stanie się tak, jak z doktorem G. Złapiemy go na kamerach z kopertą. Pójdź
a też, że przejdą z poziomu społecznego na polityczny. Ta grupa trzymająca władzę dojechała od okrągłego stołu do czasów Rywina, a niektórzy podejrzewają, że ona wciąż tę władzę trzyma. No, Sienkiewicz też bardzo fajnie powiedział o państwie teoretycznym. Dlaczego to są takie bonmoty, które zostały później w obiegu? Dlatego, że one otwierały coś fajnego. W bardzo krótki sposób opisywały rzeczy dość skomplikowane. Dlatego jak mi Jarosław Kaczyński w grudniu, 25 grudnia, co zapamiętałem, 2015 roku w telewizji Republika powiedział o trzecim sądzie. Znaczy właściwie o gorszym sądzie powiedział. Znaczy, że on tam zresztą też wysnuł, że jest lepszy i gorszy sąd. W skrócie takiej narracji polegało na tym, że lepszy sąd to są dzieci i wnuki bohaterów, a ten gorszy są dzieci i wnuki zdrajców. Problem polega na tym, że to jest fajny podział dla narracji, bo narracja polityczna musi pokazywać jasny podział. Wtedy każdy wie, gdzie się ma opowiedzieć. Tylko pech polega na tym, że większość w Polsce to jest trzeci sąd. To są ci z tej piramidy, co zaciskają zęby. Ci, którzy ani bohaterami, ani zdrajcami nie są, tylko po prostu są normalnymi obywatelami, którzy chcą przeżyć godnie swoje życie, a są targani cały czas sprzecznymi wartościami i namawiani na to, żeby próbowali być bohaterami w swoim codziennym życiu, bo inaczej będą zdrajcami. Stąd mi się ukuł ten trzeci sąd.